Poszukiwanie mądrości to subtelna sztuka, często wybierana przez tych, którzy pragną czegoś więcej niż powierzchowne uznanie. W świecie pełnym hałasu i chaosu, mądrzy i przenikliwi ludzie wiedzą, że prawdziwe bogactwo nie kryje się w tym, co głośno obwieszczają, ale w tym, co pielęgnują w ciszy. Podobnie jak mądry ogrodnik sadzi nasiona w ustronnym miejscu, z dala od wścibskich spojrzeń, aby mogły wzrastać bez zakłóceń, tak też my powinniśmy rozwijać nasze talenty i myśli w przestrzeni spokoju. Mistrzowie Zen i starożytni filozofowie, tacy jak Laozi, Heraklit czy Basho, rozumieli wartość ciszy i wewnętrznej refleksji. Wiedzieli, że nie każde osiągnięcie powinno być od razu ujawniane. Wiedzieli, że zbyt wczesne dzielenie się swoimi planami może osłabić ich moc, a przesadne szukanie aprobaty innych może zagłuszyć ich autentyczny wewnętrzny głos. Każde doświadczenie, radość, smutek, nauka, wyzwanie to część naszego wewnętrznego pejzażu. Jeżeli nieustannie dzielimy się wszystkim z innymi, tracimy zdolność do głębokiej introspekcji. Podobnie jak delikatny kwiat, który nie rozkwitnie, jeśli będziemy go ciągle dotykać, tak samo nasz duchowy rozwój również wymaga przestrzeni, byśmy mogli się stale rozwijać. Wielcy myśliciele, tacy jak Konfucjusz czy Epikur, wiedzieli, że czasami największa mądrość polega na milczeniu. Milczenie nie jest aktem ukrywania, lecz aktem ochrony tego, co najważniejsze. Cisza zapewnia nam przestrzeń na kontemplację własnych błędów i zwycięstw, zanim zdecydujemy, czy w ogóle jest sens, by je ujawnić. W świecie, który kładzie nacisk na pokazywanie wszystkiego, sztuka zachowania pewnych rzeczy w prywatności staje się formą wewnętrznej siły. W tym wideo omówimy 11 szczególnych tematów, których nie warto ujawniać przed innymi. Każdy z nich ma ogromne znaczenie, więc zostań z nami do końca, aby dowiedzieć się, czemu utrzymanie w tajemnicy właśnie tych konkretnych rzeczy jest tak bardzo istotne. Jeśli tego typu treści z Tobą rezonują, zostaw kciuk w górę i udostępnij ten film bliskim, którzy Twoim zdaniem również powinni go zobaczyć. Numer 1. Nie mów innym o swoich osiągnięciach. W filozofii Zen, podobnie jak u starożytnych mędrców, prawdziwa mądrość i zrozumienie rodzą się w ciszy i skupieniu. Ludzie inteligentni i głęboko myślący, tacy jak Sokrates, Platon czy Shunryu Suzuki, wiedzieli, że prawdziwe spełnienie nie wynika z pokazywania swoich osiągnięć światu, ale z nieustannej pracy nad sobą. Wyobraź sobie, że wygrywasz znaczną sumę na loterii. Pierwszą myślą jest, aby podzielić się tą radością z innymi przyjaciółmi, rodziną, a może nawet znajomymi w mediach społecznościowych. Jednak zanim to zrobisz, coś cię powstrzymuje. Wiesz, że inni mogą zazdrościć. Zazdrość pojawia się, gdy ktoś czuje, że jest w gorszej sytuacji od ciebie, a twoje szczęście przypomina im o ich własnych brakach. Ta zazdrość może przerodzić się w negatywne emocje, które zmienią sposób, w jaki ludzie cię traktują. Zamiast tego decydujesz się zachować wygraną w tajemnicy, ciesząc się spokojnie, bez niepotrzebnych komplikacji. Czasem to, co decydujesz się przemilczeć, przynosi więcej spokoju niż to, co rozgłaszasz światu. Każde wyzwanie, każda walka rozgrywa się przede wszystkim w naszym wnętrzu, a nie na oczach innych. Wybitni ludzie tego świata podkreślali, że ego i duma mogą stanowić poważne przeszkody w drodze do prawdziwej mądrości. Gdy szukamy zewnętrznego uznania, ryzykujemy związanie się z pustymi iluzjami, które przynoszą jedynie chwilową satysfakcję. Jednak prawdziwe osiągnięcia, jak mówił Konfucjusz, to te, które cicho przekształcają nasze życie i życie innych, promując wartości takie jak współczucie, pokora i mądrość. Wielcy starożytni myśliciele odnajdywali bogactwo nie w materialnych dobrach, ale w spokoju ducha i równowadze umysłu. Zamiast celebrować swoje triumfy, akceptowali zarówno zwycięstwa, jak i porażki z równym spokojem, rozumiejąc, że życie jest nieprzewidywalnym tańcem okoliczności. W tej ciszy odnajdowali cel. Ciche, ale mocne zaangażowanie w poszukiwanie prawdziwej wielkości. Numer 2. Nie mów o wyzwaniach, których nie pokonałeś. W filozofii Zen każde doświadczenie, niezależnie od wyniku, ma głębokie znaczenie. Mistrzowie Zen, tacy jak Dogen, uczą nas, że to, co naprawdę kształtuje naszą istotę, to wewnętrzne bitwy, a nie zewnętrzne triumfy. Każde wyzwanie jest cenną lekcją, lecz mimo to mądrzy tego świata doradzają, by nie mówić o tych, których nie udało nam się pokonać.
Wyobraź sobie, że stajesz przed trudnym egzaminem, którym niepokoiłeś się już od miesięcy. Poświęcasz mu wiele godzin, angażujesz się całym sercem, ale mimo to nie zdajesz. Czujesz rozczarowanie. A naturalnym odruchem może być podzielenie się swoimi trudnościami z innymi, z przyjaciółmi, rodziną, a może nawet szerszym gronem. Jednak w momencie, gdy zaczynasz mówić o tym, co się nie udało, coś się zmienia. Mówienie o swoich niepowodzeniach często prowadzi do wzmocnienia negatywnych emocji, wstydu, frustracji, a czasem nawet poczucia bezsilności. Co więcej, otwierając się na temat swoich niepokonanych wyzwań, możesz nieświadomie szukać zewnętrznego potwierdzenia, które złagodzi twoje poczucie porażki. Skupianie się na swoich porażkach może prowadzić do zatracenia swojego prawdziwego potencjału, ponieważ dajesz przestrzeń swojemu ego, które pragnie współczucia lub pocieszenia. Wyobraź sobie teraz, że zamiast mówić o tym, co się nie udało, wybierasz milczenie. W tym milczeniu odnajdujesz siłę do ponownego przemyślenia swojej strategii, do wewnętrznej refleksji i nauki na błędach, zamiast szukać uznania lub współczucia z zewnątrz. To tak, jakbyś pozwolił, by twoje niepowodzenia stały się nasionami, które w ukryciu zaczynają kiełkować, a nie chwastami, które pragną rozsiać się w twojej duszy. Mistrzowie Zen wierzyli, że prawdziwa mądrość polega na zaakceptowaniu losu i na umiejętności wyciągania lekcji z każdego doświadczenia, nawet tego, które na pierwszy rzut oka wydaje się porażką. W milczeniu znajdujesz przestrzeń na właściwą reakcję, na przekształcenie porażki w cenną naukę, bez potrzeby publicznego dzielenia się swoimi niepowodzeniami. Niemówienie o wyzwaniach, których nie pokonałeś, to nie ucieczka przed rzeczywistością, ale świadoma decyzja, by skupić się na wewnętrznej pracy i na tym, co naprawdę możesz kontrolować, na swojej reakcji i wzroście. To ciche zaangażowanie w proces, który przynosi prawdziwą mądrość i siłę. Nie potrzebujesz przy tym zewnętrznego uznania. Numer 3. Nie rozpowiadaj o swoich dobrych uczynkach. Wyobraź sobie lampion, który cicho unosi się nad spokojnym jeziorem w bezwietrzną noc. Jego światło, choć delikatne, rozświetla ciemność i niesie spokój. W filozofii Zen i naukach mędrców starożytności, takich jak Konfucjusz i Sokrates, dobroć była jak ten lampion, subtelna i pełna ciepła, lecz nie wymagająca aplauzu. Według mądrych ludzi prawdziwa hojność i współczucie nie potrzebowały być nagłaśniane, bo ich siła tkwiła w szczerości i prostocie, a nie w publicznym uznaniu. Czemu więc podejście to wydaje się dziwne w dzisiejszym świecie, gdzie autopromocja jest tak powszechna? Wielcy myśliciele jak Lao Tzu uczyli, że przekształcanie aktów dobroci w widowisko osłabia ich prawdziwą moc. Gdy chwalimy się każdą pomocą, której udzielamy, możemy nieświadomie dążyć do pochwał zamiast do samego aktu dobroci. Zachowanie dyskrecji pozwala nam zastanowić się nad motywacjami naszych działań, czy pomagamy, by naprawdę wspierać innych, czy może szukamy tylko chwilowego uznania. W buddyzmie Zen, jak i w naukach starożytnych filozofów, istniała głęboka świadomość, że prawdziwa dobroć jest cicha, autentyczna i niewymuszona. W tych chwilach ciszy, kiedy pozostawiamy nasze dobre uczynki anonimowymi, zyskujemy przestrzeń do autoanalizy i rozwoju. Milczące akty dobroci przynoszą wewnętrzny spokój, który jest cenniejszy niż jakiekolwiek zewnętrzne uznanie. Dobroć, której nie ogłaszamy światu, staje się naszym źródłem nieustannego rozwoju i wewnętrznej harmonii. Numer 4. Nie mów o swoim żalu. Żal niczym cień może podążać za nami wszędzie, obciążając nasze serca i umysły. Kiedy skupiamy się na bolesnych wspomnieniach, nasza energia życiowa słabnie, a serce wypełnia się negatywnymi emocjami, które blokują nasze możliwości rozwoju i wewnętrznego spokoju. Zarówno mędrcy Zen, jak i starożytni filozofowie, tacy jak Seneka czy Epiktet, postrzegali urazę jako ciężar, który nie pozwala nam iść naprzód. W ich oczach noszenie żalu było jak balast, który ciągnie nas w dół, blokując dostęp do wewnętrznego spokoju. Wyobraź sobie, że jesteś na pokładzie statku dryfującego po wzburzonym morzu. Masz możliwość wyrzucenia balastu, który ciąży na łodzi, ale z jakiegoś powodu nadal go trzymasz. Im dłużej się wahasz, tym bardziej statek zaczyna tonąć, a wzburzone fale emocji zaczynają zalewać pokład. W ten sposób, zamiast spokojnie płynąć naprzód, coraz głębiej pogrążasz się w odmętach własnych negatywnych emocji. Teraz wyobraź sobie,
że tym balastem są twoje żale, które nosisz w sercu. Często wydaje się, że ulga przyjdzie, gdy podzielisz się nimi z innymi, ale czy kiedykolwiek zauważyłeś, że im więcej o nich mówisz, tym bardziej czujesz się obciążony? Dzieląc się swoimi negatywnymi emocjami, nie tylko się ich nie pozbywasz, ale wręcz przeciwnie. Wzmacniasz ich wpływ na swoje życie i na życie osób, które cię słuchają. To tak, jakbyś wlewał truciznę do swojej duszy za każdym razem, gdy wyrażasz swoje żale, jednocześnie zatruwając tych, którzy próbują cię zrozumieć. Jednakże, podobnie jak tybetańscy mnisi medytujący nad współczuciem, możemy wybrać inną ścieżkę. Możemy pozwolić sobie odczuć te emocje, przetrawić je w ciszy, a następnie pozwolić im odejść. W ten sposób, zamiast dzielić się swoim żalem, wybierasz milczenie, które staje się aktem wewnętrznej siły i mądrości. Seneca przypominał, że prawdziwą siłą jest zdolność do odpuszczenia przeszłości i zaakceptowania rzeczywistości taką, jaka jest. Przebaczenie, które pielęgnujesz w ciszy swojego serca, nie jest tylko aktem miłosierdzia, ale głębokiej mądrości, która przynosi wolność i pozwala żeglować przez życie z lekkością i spokojem. Nie dzieląc się swoim żalem, a zamiast tego wybierając ciszę i introspekcję, tworzysz w sobie wewnętrzną równowagę, która prowadzi cię przez burzę emocji ku spokojnym wodom. Numer 5. Nie rozpowiadaj o swoich najgłębszych marzeniach. Twoje marzenia są jak delikatne nasiono, trzymane w dłoni, symbolizujące twoje najgłębsze pragnienia i aspiracje. Aby mogły się rozwijać, potrzebują cichego, bezpiecznego miejsca, z dala od oczu innych ludzi, którzy mogą nie zrozumieć ich wartości. Kiedy zbyt wcześnie dzielisz się swoimi najgłębszymi pragnieniami, narażasz je na krytykę, sceptycyzm i negatywne energie, które mogą hamować ich rozwój. To tak, jakbyś wystawił delikatne nasiono na mroźny wiatr. Zamiast wzrastać, może uschnąć, zanim zdąży zakorzenić się w rzeczywistości. Wyobraź sobie, że zaczynasz nowy projekt, nad którym długo myślałeś i który w twoim odczuciu jest niezwykle ważny. Masz w sobie mnóstwo entuzjazmu i pasji, ale decydujesz się nie mówić o nim zbyt wielu osobom. Wiesz, że niektórzy mogliby nie zrozumieć twojej wizji, a ich krytyczne uwagi mogłyby osłabić twoje przekonanie i zapał. Zamiast tego wybierasz milczenie, pielęgnując swoje marzenie w zaciszu własnych myśli i pracując nad nim cierpliwie, bez rozgłosu. Kiedy w końcu jesteś gotowy, twoje marzenie jest już na tyle silne, że może stawić czoła światu, niezależnie od tego, co inni pomyślą lub powiedzą. W milczeniu i dyskrecji kryje się siła, która pozwala marzeniom kiełkować w sprzyjających warunkach. Wybierając ciszę, dajesz swoim marzeniom czas na dojrzewanie, na rozwinięcie silnych korzeni, które pozwolą im przetrwać trudności i wzrosnąć w pełni. Basho, japoński poeta, mówił, że cisza i pokora są kluczami do osiągnięcia prawdziwego sukcesu i spełnienia. W podobnym duchu Laozi, mędrzec taoizmu, podkreślał, że prawdziwa siła leży w łagodności i cierpliwości, a nie w głośnym manifestowaniu swoich pragnień. Niemówienie o swoich wielkich celach nie jest oznaką słabości, lecz świadomym wyborem pokory i mądrości, który daje twoim marzeniom szansę na prawdziwe życie. Jeżeli ten film do tej pory z tobą rezonuje i uważasz te treści za wartościowe, zostaw kciuk w górę i napisz w komentarzu: każdego dnia staję się mądrzejszym człowiekiem. Dzięki temu dasz mi znać, że ze mną jesteś. Przypominam, że możesz dodatkowo wspierać nasz kanał na Patronite, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu oraz w przypiętym komentarzu na dole. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Numer 6. Ukryj swoje plany i zamiary. Zastanów się nad postawą mistrzów sztuki wojennej, takich jak Sun Tzu, którzy nauczali, że strategia jest najskuteczniejsza, gdy pozostaje w ukryciu. Mistrzowie szachów, podobnie jak starożytni mędrcy, nie zdradzają swoich ruchów, pozwalając przeciwnikowi działać w niepewności. Konfucjusz mówił, że cisza i dyskrecja to cechy ludzi mądrych, którzy rozumieją, że zbyt otwarte dzielenie się swoimi planami naraża ich na ataki zazdrości i złych intencji innych. W tradycji buddyzmu Zen milczenie jest narzędziem, które wzmacnia wewnętrzny spokój i pewność siebie. Gdy zachowujesz swoje plany w sekrecie, chronisz swoją energię i tworzysz przestrzeń do prawdziwego rozwoju, niezależnie od zewnętrznych wpływów.
Ujawnianie każdego ruchu jest jak wystawianie swej duszy na pastwę kapryśnych wiatrów opinii, które mogą rozproszyć twoją koncentrację i zburzyć wewnętrzny spokój. Mądrzy ludzie różnych epok, od Sokratesa po Laozi, rozumieli wartość samowystarczalności. Po co powierzać swoje cele zmiennym nastrojom publiczności, skoro prawdziwa siła tkwi w wewnętrznej ciszy i stabilności umysłu? Kiedy zachowujesz swoje plany w tajemnicy, nie tylko unikasz zbędnych przeszkód, ale wzmacniasz swoje wewnętrzne ja, budując pewność siebie, która nie zależy od zewnętrznych okoliczności. Zachowanie pokory, którą Sokrates uznawał za jedną z najważniejszych cnót, pozwala na znalezienie harmonii między ambicją a skromnością. Ujawnianie wielkich planów może być odebrane jako przejaw pychy, podczas gdy dyskrecja przynosi siłę i głęboką satysfakcję, że działasz zgodnie z własnymi przekonaniami, a nie gonisz za uznaniem innych. Gdy zaczniesz kroczyć w ciszy, odkryjesz, że milczenie jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, jakie masz do swojej dyspozycji. Numer 7. Ukrywaj swoje wątpliwości. Wyobraź sobie, że masz przed sobą drogę, która prowadzi przez gęsty, mglisty las. Każdy krok, który stawiasz, jest pełen niepewności, a mgła wokół ciebie to symbol twoich wątpliwości i obaw. Czujesz pokusę, by zawołać o pomoc, by opowiedzieć każdemu, kogo napotkasz na drodze, o tym, jak bardzo się boisz. Jednak zamiast tego zatrzymujesz się na chwilę. Wsłuchujesz się w swoje wnętrze i pozwalasz, by twoja wewnętrzna latarnia, symbolizująca twoją intuicję i pewność siebie, poprowadziła cię dalej. Podobnie jak latarnia morska, która oświetla drogę w ciemności, twoja wewnętrzna pewność siebie powinna być światłem, które wskazuje kierunek, a nie transparentem, którym machasz przed światem. Laozi w Tao Te Ching wskazywał na wartość ciszy i introspekcji, twierdząc, że mądrość rodzi się z wewnętrznego spokoju, a nie z zewnętrznego hałasu. Ciągłe ujawnianie swoich wątpliwości jest jak wystawianie tej latarni na ulewę. Istnieje ryzyko, że zgaśnie. Kiedy dzielisz się swoimi wątpliwościami na prawo i lewo, narażasz się na negatywne wpływy z zewnątrz, które mogą zachwiać twoją pewnością siebie i zburzyć wewnętrzny spokój. Temu też warto, jak radził Konfucjusz, wybierać momenty i osoby, którym można zaufać, zanim zdecydujemy się na podzielenie swoimi obawami. To nie tylko chroni twoją godność, ale też pozwala na głębsze zrozumienie samego siebie. Wielu ludzi szuka odpowiedzi na swoje wątpliwości w zgiełku świata zewnętrznego, nie dostrzegając, że prawdziwe odpowiedzi często kryją się w ciszy i introspekcji. Według nauk Zen największe zrozumienie przychodzi wtedy, gdy jesteśmy w stanie usłyszeć własne myśli w ciszy, bez zakłóceń z zewnątrz. Chroniąc swoje wątpliwości, dajesz sobie szansę na pełniejszą refleksję, która prowadzi do wewnętrznego rozwoju i głębszej mądrości. Tak jak pielęgnujesz swoje najgłębsze marzenia, tak samo troszcz się o swoje wątpliwości. Dając im przestrzeń w ciszy, pozwalasz im dojrzeć i znaleźć odpowiedzi, które są naprawdę twoje, a nie narzucone przez zewnętrzny świat. Numer 8. Unikaj osądzania innych. Krytykowanie innych można porównać do zaburzania tafli spokojnego jeziora. Każde słowo to jak rzucony kamień, który tworzy fale na powierzchni wody, niszcząc jej harmonię. Mistrzowie Zen, jak i wielcy filozofowie, tacy jak Konfucjusz, rozumieli, że krytykowanie innych odwraca uwagę od własnego rozwoju i marnuje cenną energię, którą można by poświęcić na samodoskonalenie. Wyobraź sobie, że jesteś w gronie przyjaciół, którzy zaczynają obmawiać nieobecnego znajomego. Czujesz pokusę, by dołączyć do rozmowy, może nawet dodać kilka swoich uwag, które mogłyby wydać się trafne lub dowcipne. W tej chwili jednak uświadamiasz sobie, że każde krytyczne słowo, które wypowiadasz, jest jak rzucenie kolejnego kamienia do spokojnego jeziora. Zamiast pomagać, tworzysz fale, które rozchodzą się daleko poza miejsce, gdzie wpadł kamień. Fale te, choć na pierwszy rzut oka niewidoczne, mogą wyrządzić szkody, których nie da się cofnąć. Zamiast angażować się w osądzanie, warto zwrócić się ku empatii i współczuciu. Każdy człowiek jest jak wszechświat pełen osobistych walk, radości, smutków, sukcesów i porażek. Krytykowanie innych to ignorowanie bogactwa i złożoności ludzkiego życia. A zamiast budować mosty zrozumienia, tworzymy mury podziału. Buddyzm Zen uczy nas,
że tylko przez akceptację i zrozumienie możemy osiągnąć prawdziwą harmonię i wewnętrzny spokój. Przypomnij sobie słowa Sokratesa, który mówił: najpierw poznaj samego siebie. Zamiast rzucać kamieniami krytyki, skieruj tę energię na zrozumienie własnych słabości i pracę nad nimi. Pochopne osądy i ostre słowa nie tylko ranią innych, ale też oddalają nas od naszego własnego spokoju i duchowego rozwoju. Numer 9. Nie dziel się swoimi chwilami samotności. W świecie przepełnionym ciągłym informacyjnym szumem i nieustannymi bodźcami, samotność jest coraz częściej mylona z izolacją, której należy za wszelką cenę unikać. Jednak mędrcy, filozofowie i wielcy myśliciele różnych epok, jak Sokrates, Konfucjusz czy Thoreau, dostrzegali w samotności coś więcej. Widzieli w niej przestrzeń do rozwoju, introspekcji i odkrywania wewnętrznej prawdy. Wyobraź sobie, że zaczynasz nowy rozdział w swoim życiu. Może to być praca w nieznanym miejscu, przeprowadzka do nowego miasta, albo po prostu moment, gdy czujesz, że musisz się zatrzymać i spojrzeć na swoje życie z dystansu. Wśród tych zmian zauważasz, że coraz częściej spędzasz czas sam na sam ze sobą, co nie zawsze jest łatwe. Zamiast jednak uciekać od tych chwil, zaczynasz dostrzegać w nich coś wartościowego, przestrzeń, w której możesz usłyszeć swoje myśli i zrozumieć, co jest w twoim życiu naprawdę ważne. Sokrates, jeden z najbardziej wpływowych filozofów starożytności, często oddawał się samotnym rozważaniom, wierząc, że tylko w ciszy można znaleźć prawdziwe zrozumienie samego siebie. Podobnie jak on, ty również zaczynasz zauważać, że w chwilach samotności rodzi się coś wyjątkowego. Poczucie spokoju, które pozwala na głębszą refleksję i zrozumienie siebie. Przypomina to podróżnika, który odnajduje drogę w lesie, idąc ścieżką tylko widoczną tylko jemu samemu. Właśnie tam, w ciszy i odosobnieniu, dostrzega piękno, które umknęłoby jego uwadze w towarzystwie innych. W ten sposób samotność staje się nie tylko czasem odpoczynku, ale także drogą do wewnętrznego odkrycia. To, co u innych może wydawać się pustką, u ciebie staje się pełnią, która nie wymaga wyjaśnień ani podzielania z innymi, ale stanowi cenną część twojej osobistej podróży. Współczesna kultura, zdominowana przez media społecznościowe, często nakłania nas do szukania walidacji na zewnątrz, w opiniach innych. Jednak to właśnie mądrość starych filozofów i nauczycieli Zen uczy nas, że prawdziwa siła pochodzi z ciszy i wewnętrznej refleksji. Henry David Thoreau, amerykański filozof i pisarz, przez 2 lata mieszkał samotnie nad jeziorem Walden, aby odkryć istotę prostego życia. Samotność jest błogosławieństwem umysłu, pisał, podkreślając, że w odosobnieniu odkrywamy prawdziwe zrozumienie siebie i świata. Samotność nie jest czymś, czego należy unikać, lecz sanktuarium, w którym nasz umysł może w pełni odpocząć i znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania. To właśnie tam, w chwilach odosobnienia, odkrywamy naszą najprawdziwszą esencję, melodię duszy, która nie musi być dzielona, ale jedynie odczuwana w jej najczystszej formie. Jak latarnia w ciemną noc, samotność oświetla drogę do wnętrza naszego serca, gdzie odnajdujemy prawdziwy spokój i zrozumienie, nieskrępowane zewnętrznymi wpływami. Numer 10. Nie mów o lekcjach, których nie przyswoiłeś. Wszyscy popełniamy błędy. To część ludzkiej natury, która nie zna wyjątków. Od starożytnych po współczesnych myślicieli popełnianie błędów było postrzegane jako nieodłączny element życia. Jednak to, jak reagujemy na te błędy, jest tym, co naprawdę nas definiuje. Sokrates uważał, że błędy są nauczycielami, które pokazują nam nasze ograniczenia i możliwości wzrostu. W jego filozofii ważne było, aby nie tylko przyznawać się do błędów, ale również przyswajać lekcje, jakie z nich wynikają. Sun Tzu, chiński strateg i filozof, podkreślał, że każda porażka jest jedynie preludium do zwycięstwa, jeśli zostanie odpowiednio przeanalizowana i zrozumiana. W tradycji Zen błędy nie były widziane jako coś, co należy ukrywać, ale jako okazję do głębokiej introspekcji. Mnisi Zen wierzyli, że tylko przez pełne zrozumienie i przyjęcie swoich porażek można osiągnąć prawdziwe oświecenie. Nieprzyswojone lekcje są jak nieoszlifowane kamienie, surowe, ale pełne potencjału. Ukrywając je przed światem, nie odrzucamy odpowiedzialności, lecz dajemy sobie przestrzeń na ich pełne zrozumienie i przekształcenie w mądrość.
W dzisiejszym świecie, gdzie dominuje presja na prezentowanie idealnego obrazu siebie, przypomnienie sobie o wartości introspekcji jest nieocenione. Nie chodzi o to, by wstydzić się swoich błędów, ale o to, by znaleźć w nich siłę do dalszego rozwoju. Dzięki takiemu podejściu każdy błąd staje się fundamentem naszego wzrostu, cegłą w budowie naszej wewnętrznej twierdzy mądrości. Przechowując te lekcje w tajemnicy, chronimy proces ich przyswajania, dając sobie czas na ich pełne zrozumienie. W ten sposób mądrość starych filozofów i mistrzów Zen przypomina nam, że wartość ciszy i wewnętrznej refleksji jest nieoceniona w procesie stawania się lepszym człowiekiem. To właśnie w tych cichych momentach, kiedy świat wydaje się jakby znikać, odkrywamy najgłębsze prawdy o sobie i naszym miejscu we wszechświecie. Numer 11. Nie mów o swoich najgłębszych planach. Zrozumienie, że nie ma potrzeby dzielenia się swoimi planami z całym światem, jest jedną z najcenniejszych lekcji, jakiej możemy się nauczyć od dawnych mędrców. Konfucjusz, wielki chiński filozof, często podkreślał, że mądrość polega na umiejętności zachowania ciszy, kiedy wymaga tego sytuacja. Plany, które mamy, są jak delikatne nasiona, które potrzebują odpowiednich warunków, by wykiełkować i rosnąć. Sokrates nauczał, że dyskrecja to siła, która pozwala nam chronić nasze cele przed niepotrzebnymi wpływami i wątpliwościami zewnętrznego świata. Buddyści Zen wierzyli zaś, że prawdziwa moc tkwi w wewnętrznej ciszy. Z ich perspektywy osobiste plany i cele są zbyt cenne, by narażać je na nieprzyjazne spojrzenia i niepotrzebną krytykę. W dzisiejszym społeczeństwie, gdzie każdy ruch jest dokumentowany i udostępniany, warto zastanowić się nad tym, jak traktujemy nasze najgłębsze pragnienia. Być może mądrość starych filozofów i nauczycieli Zen może nauczyć nas czegoś o wartości ciszy. Chroniąc nasze plany przed zewnętrznymi wpływami, dajemy im szansę na rozwój w swoim tempie, z dala od burz wątpliwości i krytyki. To właśnie w pełnej potencjału ciszy możemy odkryć prawdziwą moc i piękno naszych marzeń. Nie w hałaśliwym ogłaszaniu ich światu, ale w cichym realizowaniu ich z pewnością. W erze nadmiernej ekspozycji warto sięgnąć po mądrość dawnych mistrzów i nauczyć się pielęgnować nasze najgłębsze plany w ciszy i spokoju, pozwalając im rosnąć i rozwijać się w zgodzie z naszą wewnętrzną naturą. Podsumowując ten film, dochodzimy do wniosku, że cisza jest potężnym narzędziem, który prowadzi nas na ścieżkę zbawienia i wewnętrznej harmonii. Jednak kiedy milczymy, w naszej głowie pojawiają się głosy, które nie zawsze chcemy słyszeć. Momentami wywołują one w nas emocje, które ciężko jest na później opanować. Jak więc poradzić sobie z natłokiem myśli, który często może wytrącać nas z równowagi w codziennym życiu? Kliknij teraz w miniaturę filmu, która znajduje się na środku ekranu, a obejrzysz wideo, które w prosty sposób wyjaśni, jak to zrobić.